Witam wszystkich. Dzisiaj na tapetę wjeżdża rozsiewacz Unii Grudziądz RCW 8200 Premium. Będzie to krótka prezentacja maszyny. Więc tak, jest to rozsiewacz do nawozów mineralnych oraz wapna o pojemności około 8 ton. Taśmy od koła, talerze napędzane z womu ciągnika, rozsiewacz wyposażony w plandekę hydrauliczną. Akurat to, co w tym modelu jest bardzo fajne, z ciągnika się otwiera, zamyka, bezobsługowe. Talerze akurat zamontowane do wapna. Tutaj jeszcze na taśmę. W środku postaramy się nie myć, jest myty tylko z zewnątrz. Powiem wam szczerze, że jak na polską maszynę, to jest bardzo dobra powłoka lakiernicza, gdyż ten rozsiewacz, zaraz spojrzę na tabliczkę, jest z 15 roku i wygląda o niebo lepiej niż od szlata młodsza Amazonka, tak? Która jest, no, już ze dwa razy była podmalowywana i chyba się nie obędzie bez malowania gruntownego tego rozsiewacza, tak? No tu ogólnie rozsiewacz fajny na dużych kołach, aczkolwiek gdzieś na jakichś skłonach, przejazdach przez bruzdę z pełnym trzeba uważać, no bo to jest dosyć wysoka maszyna z wysokim środkiem ciężkości i można ją łatwo położyć. No i powiem tak, że tutaj troszeczkę konstruktorzy za bardzo wychylili te ścianki i dużo materiału zostaje, tak? Jest taka reguła. Im większy rozsiewacz z Unii Grudziądz, tym więcej trzeba łopatą podawać towar na talerze, nie? Tak samo tutaj też powinni to bardziej ściąć, żeby ten materiał się samoczynnie osypywał. Rozsiewacz sezonowo wysiewa około 200 ton, od 200 do 300 ton wapna. Użytkowany we własnym zakresie, po prostu, no, była potrzeba, został zakupiony. Aczkolwiek gdybym dzisiaj miał robić zakup takiej maszyny, to chyba byśmy przystanęli na coś typu, nie wiem, rozrzutnik obornika z adapterem poziomym i talerzami. To było lepsze rozwiązanie niż to. No bo tamtym i wapno się rozrzuci, i jakieś komposty, oborniki, wszystko poleci. No a tym tutaj już na przykład wapno defekacyjne, no może być problem, tak? Chyba że na tyle przeschnie, że to będzie szło. Nie będzie się zawieszało z tyłu na szynie też, nie? Koła tu są fajne, balonowe, w rozmiarze 23.1x26. Piasta na 10 szpilek ADR. On tu ma jeszcze pneumatyczne hamulce. Z takich awarii, które tutaj w tym rozsiewaczu były, no to pierwsze, co jak go kupiliśmy, to ze środka te przegrody trzeba było powycinać po części, bo wapno nie chciało się na taśmę osypywać. I z ostatniej takiej usterki, jaka tu miała miejsce, to po wałki się poobrabiały. Trzeba było wymieniać wałki za słabe. Teraz zostały założone o milimetr grubsze, mocniejsze, także nie powinno być z tym problemu. Tutaj jeszcze w zestawie była drabina aluminiowa, ale jest zdjęta. Aczkolwiek jak się nawozy sieje, znaczy jak siejemy wapno, to no się przydaje, bo wejść tam bez drabiny to jest naprawdę wyczyn, nie? Do rozsiewacza jeszcze dostaliśmy talerze do wysiewu nawozów. Aczkolwiek nawozu ten rozsiewacz nigdy u nas nie siał i raczej siał nie będzie. No chyba że sytuacja wymusi, ale wątpię, tak? No i tak to wygląda. No mówię, jak na 7 lat garażowania pod chmurką przy wapnie, to stan malowania jest naprawdę godny podziwu. No wiadomo, gdzieś tam jakieś takie, o,
tutaj tam nad przekładni troszeczkę farba złazi, ale w porównaniu do tego, że on stoi cały czas pod chmurką, to i tak nie wygląda to najgorzej, tak? Tutaj mamy regulację na ciągu taśmy. Tutaj jest hydraulika od plandeki. Napęd taśmy załączany jest hydraulicznie poprzez zwolnienie siłownika. Wtedy opada koło na ostrogowe na koło jezdne i tak jak możemy zaobserwować, podaje taśma towar na talerze, tak? Tak to wygląda. Oświetlenie drogowe, które też poniekąd zaraz jak przyjechał, to z przodu przełożyliśmy na LEDy, bo tamte lampki oryginalne to tak średnio świeciły. Raz świeciło, raz nie świeciło. I tak to wygląda, tak? No, także 6.9 z tym rozsiewaczem, jak się go konkretnie naładuje, no to jednak traktor taki w sam raz. Ani nie za duży, ani nie za mały. Tak też, także w tym odcinku byłoby to, znaczy inaczej, w tym odcinku z tej prezentacji maszyny byłoby to na tyle. Siema, hej.